czasami, gdy jest dużo ludzi w kawiarni albo gdzieś, to mnie krępuje trochę nagrywanie, tak jakbym robił coś nielegalnego i robię to z przyczajki, nie wiadomo po co. Się nie, że ludzi chcę nagrywać. Tylko chcę otoczenie nagrywać. Mam wrażenie, że jakby każdy miał się gapić, a przecież nikogo to chuja nie obchodzi. Absurdalne jest to, ponieważ ja sam myślę o sobie, zastanawiając się, co inni ludzie o mnie pomyślą, czyli chodzi o mnie. Ale każdy z nas jest w swoich głowach i ewentualnie pomyślimy, o, ciekawe, co ten koleś nagrywa, ale czy ktoś wróci potem do domu i będzie opowiadał przez tydzień, patrzcie, jakiego pajaca widziałem, on nagrywał coś tam sobie swoją kamerką, no jak tak można, co za koleś? No nikt tak nie powie. Co się dzieje? Tutaj produkcja trwa. Montaż? A czy mogę zrobić tak? Mówiłeś, że nie mogę tak do zera. A czy mogę to po prostu trochę ściszać? Tak. Nie do zera? Tak, te mlaśnięcia lepiej ściszyć. Pada deszcz. Jeszcze z samego rana było tak słonecznie. Włączaj się. Technologio, nie zawodź mnie. Wyszło słońce, jest gorące, no nie jest gorąco, ale jest przynajmniej pogodnie. Tutaj są różne propozycje okładki do e-booka o medytacji. Nie ja robiłem je, ale Paulina, ale zawsze jest problem z wybraniem tej odpowiedniej. Podjęcie decyzji jest czasami taką trudną sprawą, w której wydaje się, że można ją źle podjąć i podejmie się taką decyzję, która spowoduje, że na przykład no, będzie wyglądało to brzydko i każdy będzie zawiedziony. Tak jakby stawianie sobie jakiejś takiej perfekcyjnej rzeczy, bo lepiej podjąć jakąkolwiek decyzję niż zwlekać. Jednak bardzo wiele energii poświęca się na to, żeby podejmować decyzję i przez odwlekanie decyzji dzieje się tak, że zaprząta głowę i zjada to od groma energii, potem myśląc o tym, jaką decyzję podjąć, i męczy też to, że nie jest podjęta ta decyzja. Więc jednak najlepiej szybko podejmować decyzję, nie niż wierzyć, że będzie idealny wybór, bo on nigdy nie nastąpi, ten idealny. Zawsze będzie obarczony jakąś nieidealnością, nieperfekcyjnością i wyzbyć się tego, uczę się tego. To jest jedna z propozycji. Po prostu podejmę dzisiaj szybko decyzję. Tylko tutaj trzeba dobrać fajny font. Taką górę wymyśliłem. Mi się podoba, jakoś to trzeba jeszcze fajnie wkomponować. Była jak u mami. Mam to wszystko i dla ciebie. To powiedz mi, że jesteś w niebie. Co sądzisz? No jest oczywiście, że piękna, bo ja wycinałam te wszystkie rzeczy, które tam są. To jak może być inaczej? Za 5 minut metro odjeżdża. Trzeba się pośpieszyć. Jedzie na ratusz w Białymstoku? Nie będę już siedział dłużej nad okładką, bo w sumie to nie ma sensu, żeby ją tak bardzo pieścić i tracić czas, bo to trochę wynika z braku podjęcia decyzji i strachu, że nie będzie to perfekcyjne, a im dłużej zaczynam dłubać, tym się mnie zaczyna bardziej nie podobać, więc lepiej to zatrzymać. Nie wszystko musi być perfekto, że będę tutaj 3 dni spędzał, bo to jednak kosztuje dużo energii, a w konsekwencji też i pieniędzy. No już wtedy lepiej by się opłacało komuś to zlecić, a ja chcę to zrobić. No też to lubię, ale żeby też nie popaść w obsesję tego, to warto odpuścić, okej, to jest gites i trzeba iść dalej. Został jeden dzień i święta i lecę do Wietnamu. Nie podejmowanie decyzji to w sumie takie niebranie odpowiedzialności za swoje życie, tak jakby ktoś miał zdecydować za to, co się wydarzy, odrzucić to na los i pozwolić, żeby samo się wydarzyło. A przecież to jest jeden z momentów, w którym my możemy wziąć rzeczy w garść i zdecydować, co się wydarzy. Idę na chatę, bo jeszcze trzeba się spakować przed tym Wietnamem. Jak... Chociaż dobra, jeszcze sobie chwilę pośpiewam. Jak zakochać się? Która otulała nas na chwilę, ty spojrzałaś na mnie. Strach przed odpowiedzialnością wiąże się z tym, że może wybiorę źle i popełnię błąd, i to będzie moja wina, to wtedy mogę się czegoś nauczyć i wzrastać, rozwijać się, dotykać nowych, nieznanych rzeczy, bo jedno jest pewne, wszystko się zmienia, wszystko jest ciągle coś nowego i tylko podejmując decyzję można coś nowego zrobić. To powiesz ciekawego? Że będę ja kontam. Myślisz, że będzie dobre? To dobrze. Widzę w twoich oczach dużo radości. Jest wokół, tak. No.
Brak decyzji kosztuje bardzo wiele energii. Powoduje to, że odkłada na potem i ja ciągle wtedy o tym myślę, tracę bardzo dużo energii, mam zapchany tym umysł, zamiast skupić się już na nowej rzeczy. Więc podjąłem szybką decyzję z okładką. Trwałem dzisiaj 2,5 godziny, może 3. Ale w sumie czuję się dobrze, choć już wiem, że nie mam energii, ale to był bardzo owocny dzień. Właściwie to aż jakby można powiedzieć, że to jest dzień bez nocy praktycznie. Choć nie jest to zdrowe, nie polecam. Idealny prezent dla chłopaka.